polskie kino doczekało się swojej Dunkierki i swojego szeregowca Ryana. Czerwone Maki to jest kino właśnie w tym stylu. Bitwa o Monte Cassino jest w polskiej historiografii wydarzeniem epickim, które można porównać do starcia Dawida z Goliatem. Antyczny heroizm, romantyczny mesjanizm, dwudziestowieczna krytyka poświęcenia. Te znane z literatury polskiej światowej postawy mogą być skonfrontowane z tymi prezentowanymi w filmie Czerwone Maki. On jest bliski nam przez to, że ma takie zwykłe, ludzkie, naturalne postawy i reakcje.